Dwa tygodnie minęły, czas wracać do szkolnych ławek. Zakończyły się ferie zimowe, ale uczniowie z terenu gminy Myślenice z całą pewnością będą mieć co wspominać. W czasie odpoczynku od szkoły mogli bowiem skorzystać z wielu przygotowanych dla nich ofert. Pomimo, że zima w tym roku bardziej przypominała wiosnę, to nie zabrakło tradycyjnych zimowych aktywności. Dzieci mogły uczestniczyć w wielu różnych formach. Były to dla nich bardzo atrakcyjne ferie zimowe, z tego względu, że gmina realizowała projekt Szkoła na Narty, w których uczestniczyło 139 dzieci. Są to uczniowie szkół podstawowych, dla których gmina Myślenice jest organem prowadzącym. Koszt tego przedsięwzięcia to 87 tysięcy. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności jazdy na nartach. Każdy kursant zakończył z danym egzaminem. Dodatkowo uczniowie korzystali z karnetów na łyżwach, więc również mogli rozwijać swoje umiejętności i też była to dla nich bardzo atrakcyjna forma. Gmina zakupiła 2074 karnety na kwotę 124 tysięcy złotych. W organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zaangażowały się także m.in. takie instytucje jak Spółka Sport Myślenice, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu czy Muzeum Niepodległości. Uczniowie mogli uczestniczyć w półkoloniach organizowanych przez organizacje pozarządowe, również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Również nasze szkoły organizowały różne formy aktywności. Całodzienne zajęcia wzorem lat ubiegłych zaproponował Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Oferta Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na ferie to bardzo bogata oferta zajęć artystycznych, kreacyjnych, a także sportowych, bo proszę pamiętać o tym, że Ośrodek Kultury i Sportu również prowadzi Centrum Krytopływalni Aquarius. Przyjęliśmy 60 uczestników, którzy no tutaj razem z nami spędzali te feryjne dni. Oferta, tak jak wspomniałem, bardzo bogata, bo ponad 120 jednostek lekcyjnych. No największą popularnością cieszyły się nasze nowości, to były zajęcia cyrkowe i zajęcia escape room. Taki specjalny escape room edukacyjny przygotowaliśmy, gdzie dzieci, no, uczestnicy mierzyli się z różnymi zagadkami i przeszkodami. Ferie w Ośrodku Kultury i Sportu to również kinomuza, dlatego że w ofercie mamy i filmy edukacyjne, i filmy rozrywkowe. To ogromne poświęcenie, ogromne zaangażowanie całego zespołu ośrodka, bo proszę pamiętać, że dzieci usługują u nas cały dzień. Mają tutaj pełną ofertę zorganizowaną właśnie z posiłkami, a z tego co widać po ich minach, po entuzjazmie, to dzieci się cieszą z tego co dla nich przygotowaliśmy. Historią, modą i filmem w tle można było z kolei spędzić czas w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Oferta na ferie, którą zaproponowało Muzeum Niepodległości w Myślenicach, była bardzo, bardzo bogata. I z tej oferty warsztatów feryjnych skorzystało prawie 250 dzieci. Natomiast dzieci, które przyszły tutaj w pierwszym tygodniu ferii na zajęcia, mogły wykonać m.in. model polskiego czołgu z września 1939 roku, mogły wykonać zabawkę, którą dawniej, kilkadziesiąt lat temu, bawiły się właśnie dzieci tutaj z Myślenic czy z ziemi myślenickiej. Były również zajęcia, na których dzieci mogły wykonać zabawkę do wykonywania ruchomych obrazów, mogły wcielić się w postać kinematografa sprzed 100 lat. Poza tym w ostatnim dniu zajęć dzieci mogły zapoznać się z modą, jaka panowała w latach 30. i 40., jak dawniej mieszkańcy tutaj naszej miejscowości oraz okolicznych wiosek ubierali się 80 czy 90 lat temu. Łącznie gmina Myślenice feryjne aktywności wsparła kwotą 366 615 zł. Seniorzy to grupa społeczna, której aktywność widoczna jest na wielu płaszczyznach życia społecznego. Służąc swoim doświadczeniem i mądrością, wspierają kolejne pokolenia mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Wspierają i wspierać będą, tym razem już formalnie. 21 lutego w myślenickim magistracie podpisany został bowiem list intencyjny dotyczący powołania Gminnej Rady Seniorów.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Myślenice powyżej 60 roku życia do współtworzenia Gminnej Rady Seniora. Gminna Rada Seniora jest takim organem konsultacyjnym, ale też i inicjującym różne działania. Inicjatywa Życie Społeczne Seniorów jest nam bardzo drogie i chcemy to robić razem z seniorami. W podpisaniu listu intencyjnego udział wzięli przedstawiciele różnych związanych z seniorami środowisk, którzy nie ukrywali, że czekali na taką inicjatywę. Ta inicjatywa jest bardzo słuszna, bardzo potrzebna i to wszystko kręciło się, że tak powiem, od wielu lat. Praca społeczna, zaangażowanie osób 60-65+, których w tej chwili jest prawie 1/4 społeczności myślenickiej, w ogóle w całej Polsce, zaowocowała tym, że mamy dalszą część, czyli tą dzisiejszą historyczną chwilę podpisanie dokumentu, który będzie kontynuacją dalszych naszych działań. Będziemy się spotykać, będziemy dyskutować, będziemy dochodzić do konsensusu. Kolejne kroki w temacie powołania Gminnej Rady Seniorów to oczywiście zgłoszenia kandydatów oraz uchwała Rady Miejskiej. Teraz przystępujemy do informowania o tym, że do sołtysów można zgłaszać kandydatury. Dobrze by było, gdyby każda z miejscowości miała swoją reprezentację, więc chcemy to zamknąć też w liczbie 21 osób. Osoby z Myślenic będą mogły taką kandydaturę wrzucić też do urny tutaj, którą postawimy w Urzędzie Miasta i Gminy. I wszyscy, którzy chcą chętnie albo widzą, że ktoś ma potencjał do tego, żeby współtworzyć tą radę, może być zgłoszony. Osoba w wieku 60+, jeśli jest to senior. Następnie pan burmistrz dokona wyboru kandydatów i drogą uchwały, więc to Rada Miejska podejmie decyzję o tym, żeby taka rada została utworzona. Przed modernizacją budynek szkoły podstawowej w Porębie, mówiąc delikatnie, pozostawiał wiele do życzenia. Nie tylko wizualnie, ale również pod względem efektywności energetycznej. Dzięki pozyskanym przez gminę Myślenice funduszom norweskim obiekt zmienił się nie do poznania. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku szkoły w Porębie. Stermomodernizowano ściany zewnętrzne, wykonano nową elewację. Termomodernizacji podlegał również stropodach. Wykonano izolację ścian piwnic. Zmodernizowano całą instalację centralnego ogrzewania. Wykonano nową kotłownię gazową, przyłącze oczywiście gazu, ponieważ tutaj w tym budynku nie było instalacji gazu. Wykonano również, tutaj poszerzono część dotyczącą zagospodarowania, czyli parking przed budynkiem, usunięto stary syp węglowy, który już nie będzie wykorzystywany i również całe wejście zmodernizowano, jak również wykonano fotowoltaikę i wymieniono lampy wewnątrz budynku na lampy typu LED. Te wszystkie działania sprawiły, że zarówno teraz, jak i w przyszłości będzie się czym chwalić, między innymi mniejszymi kosztami utrzymania budynku. Wszystkie inwestycje, które zostały przeprowadzone w szkole, miały na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W finalnym rozrachunku powinny się zmniejszyć koszty utrzymania szkoły. Drugorzędnym celem jest również zapewnienie komfortu użytkowania. Aktualnie mamy zimę, także dzieci powinny zauważyć, iż ciepło utrzymuje się dłużej. Z kolei latem nie będzie się tak nagrzewać budynek szkoły. Nowe miejsca parkingowe to tylko jedna z kilku zmian, jakie zajdą na skrzyżowaniu ulic Duni Mrzezińskiego z ulicą Solidarności w Myślenicach. Wykonawca przystąpił bowiem do prac modernizacyjnych, po zakończeniu których ma być w tym miejscu bardziej bezpiecznie i bardziej komfortowo, zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Na tę inwestycję gmina Myślenice pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji przy skrzyżowaniu ulicy Jana Duni-Brzezińskiego z ulicą Solidarności zostaną wykonane 3 bezpieczne przejścia dla pieszych z dedykowanym
oświetleniem ulicznym. Również w obrębie tej inwestycji zostanie wykonany nowy odcinek chodnika. No i myślę, że to, na co najbardziej czekają okoliczni mieszkańcy, to zostanie wybudowane 26 nowych miejsc parkingowych plus 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Planujemy razem z wykonawcą, że roboty zakończą się jeszcze przed Wielkanocą, jeżeli pogoda na to pozwoli, a całkowity koszt inwestycji to prawie 850 tysięcy złotych.